Na program zaprasza sponsor. Producent termoizolacji Termano. Zapraszam serdecznie. Marta Lempart, Ogólnopolski Strajk Kobiet. Ruszamy pod Sejm? Ruszamy pod Sejm, dobrze, oczywiście. To bez pasa nie ruszymy. No, trzeba przestrzegać, prawda? Pogodę zamówiłaś? No nie jest źle z pogodą, powiem szczerze, bo gdyby było bardzo gorąco, to też nie byłoby dobrze. Chociaż gdyby było gorąco, to trochę by nam się przypomniał zeszły rok, a takie sentymenty są dobre. Ile ty jeszcze masz siły? No myślę, że tak jeszcze na 2 lata. Na 2 lata? Tak. No jak ty to mierzysz? No właśnie tym... Ile rzeczy zaczynamy odpuszczać, bo to chyba wszyscy coś odpuszczać. Tam, tak, ile rzeczy odpuszczamy i się skupiamy na tych najważniejszych. Wydaje mi się, że teraz jest w ogóle tak, że trochę się tak przekształcamy. Co? Trochę bardziej się skupiamy na konkretnych akcjach, trochę mniej desperujemy, jeżeli na przykład jest mało ludzi. Bo wiemy, że taki jest cykl też w takich sytuacjach, jak w jakich teraz jesteśmy. Bo wakacje ci w ogóle kompletnie twojej sprawie nie służą, prawda? No nie służą, nie. Miałam jechać teraz w lipcu, ale pojedziemy w październiku. Po prostu chyba, między dwoma konferencjami granicą. Za granicą, gdzie ja opowiadam o tym, jak w Polsce jest ruch oporu. Czyli unikalny na skalę. Polskę. Donoszę, znaczy opowiadam o tym, że w Polsce jest ruch oporu unikalny na skalę europejską w porównaniu z innymi krajami, w których dzieją się ale takie zobacz, rzeczy jak okay. U nas. A propos ruchu oporu, przed chwilą z profesorem Rzeplińskim o tym rozmawialiśmy, że liczbowo to nie wygląda dobrze. W tym sensie, że patrząc na Rumunię czy na Węgry nawet, jeżeli ich coś wkurzy, to tam wychodzą o wiele większe tłumy niż w Polsce, nie? Tak, tylko że to są zrywy jednorazowe, a zobaczymy, mamy siły. Że my co tydzień tak naprawdę coś się dzieje i jakoś znosimy to i wychodzimy cały czas, więc to jest... Ja uważam, że to jest ważniejsze, że jesteśmy w stanie się mobilizować. Zresztą tak jak pokazał Czarny Piątek na przykład, gdzie było przecież prawie 90 tysięcy ludzi, ta moc cały czas w nas jest. I uważam, że tak, że to jest ta właśnie niewdzięczna robota obywatelska, to, że wychodzimy w tych małych grupach nieustannie, że ciągle to podtrzymujemy, że ciągle to się dzieje, że to się ciągle dzieje w mediach społecznościowych. Wbrew pozorom to jest bardzo ważne. Mm-hmm. Bo zobacz, że na Węgrzech to umarło. No owszem, oni są w stanie wyjść raz na jakiś czas wielkim tłumem, rozchodzą się do domów i koniec. Bo a zobacz, że ogóle... u nas są dziesiątki ludzi, którzy to podtrzymują, mimo tego, że wielu już się poddało. Tak? Uważam, że to jest ważniejsze, że takie wychodzenie w 300 osób, w 500 osób jest ważniejsze, bo to jest ta siatka, która potem zrobi ten duży zryw. Okej, to ja o ten duży zryw jeszcze zapytam, tylko myślę sobie właśnie na ile. Nie masz też takiego poczucia, że jednak wygrasz liczbą, nie? Cel macie, jest jasny dla wszystkich, ale jak druga strona nie usłyszy, nie zobaczy miliona, czy tam Bóg wie jakiej większej liczby, to na nich to nie zrobi wrażenia. Tak myślę, ale myślę, że to też jest jakby część tego cyklu, czyli że teraz ewidentnie mamy taki czas, kiedy jest nas mniej, ale to nie znaczy, że nie będzie nas dużo w momencie, kiedy przyjdzie. Iskier możemy mieć kilka wyborów. Okej, wybory, albo lub jakieś decyzji jeszcze parlamentu. Tak. Znaczy ja mam w ogóle teorię taką straszliwie karkołomną, to znaczy mam bardzo małą taką teorijkę, która polega na tym, że milion ludzi wyjdzie na ulicę, jeżeli PiS zacznie zmieniać przepisy, które nie dotyczą nikogo tak naprawdę, ponieważ my jesteśmy kompletnie nieobliczalni. I okaże się, że zmieniają jakieś 2 przepisy dotyczące wędkarzy i nagle się okazuje, że cała Polska wyjdzie. Uważam, że my jesteśmy do tego zdolni. I wiem, że to się działo też w różnych krajach, natomiast my jesteśmy absolutnie predestynowani do tego, żeby nagle wyjść na ulicę w obronie czegoś, co nas prawie nie dotyczy. Natomiast będzie tym takim wahadełkiem, że nie, to już przesada, to już jest za dużo, więc to, na to też trochę liczę, ale już tak poważnie to myślę, że ważne będą wybory samorządowe, czyli jeżeli się cokolwiek zadzieje, jeżeli chodzi o wyniki wyborów samorządowych, tylko jestem pewna, że czy będziesz w stanie zobaczyć to, że coś się zadziało? Nie? Myślę, że będziemy w stanie. No, jednak się ludzie zgłaszają do tych komisji, zgłaszają się ludzie do monitorowania wyborów. To jest świetne, a to wystarczy taka próba tak naprawdę. To nie jest tak, że musimy mieć ludzi we wszystkich komisjach. Wystarczy przekroczyć pewien próg, żeby widzieć, że się coś złego zadziało. To jest po pierwsze. Drugie to jest nasza sprawa, czyli jeżeli ten tak zwany Trybunał spróbuje grzebać w tym wniosku posła Wróblewskiego dotyczącym aborcji. Oni wypuszczają takie bomby, takie gdzieś coś w mediach się czasem ukaże, więc może być też to. A to nie jest Trybunał i to nie będzie żaden wyrok. I jeżeli chcą, tak jak z Kościołem, jeżeli chcą, żeby ta walka się przeniosła na ich próg, to ona tam będzie. Znaczy my tam przyjdziemy. Czyli kobiece sprawy zawsze będą jednak buzowały. Znaczy sprawa Trybunału na pewno zadziała, bardziej niż to, że nawet bardziej niż to, że w Sejmie miałby się znowu ten projekt pojawić, bo to już są takie przepychanki, już widać, że to po prostu temu to służy też, żeby nas trochę tam wykrwawiać, powiedzmy.
Co jest trochę śmieszne, ja już o tym pisałam, że legalną aborcję w Polsce będziemy zawdzięczyć PiS-owi. Za każdym razem, kiedy musimy protestować przeciw zaostrzeniu, liczba zwolenników legalnej aborcji w Polsce rośnie. Więc oni odrabiają połowę roboty za nas. Gratuluję im. Znaczy, to jest straszny wysiłek, to jest straszna frustracja, to jest, czujemy się bardzo często oszukane, manipulowane i tak dalej. Natomiast za każdym razem, po każdym takim proteście jest więcej ludzi, którzy uważają, że musi ten obóz się skończyć, w Polsce powinna być po prostu legalna aborcja. Więc to są te dwa tematy, o których myślę. Znaczy, wybory samorządowe i wniosek, jeżeli chodzi o Trybunał. Zobaczymy, co się będzie działo, jeżeli Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyzna nam rację, a zapewne przyzna, co PiS z tym zrobi, czy wykona to orzeczenie, czy wykona postanowienie Trybunału, czy wykona wyrok Trybunału późniejszy. Myślę, że to też może być ważne, jeżeli chodzi o protesty. Czy to, że nie ma na pierwszej linii frontu dzisiaj prezesa, pomaga, czy przeszkadza sprawie? Myślę, że to jest tak, że my trochę zapominamy o jego istnieniu. I myślę, że to temu też ma służyć, czyli skupiamy się na różnych takich harcownikach, to jest ten sposób z wystawieniem Jakiego na prezydenta, tak? Wszyscy się zajmują jakimś takim, taką postacią przerażającą. To jest sposób na odwrócenie naszej uwagi. Nie przykładam do tego większej wagi, znaczy na nas to za bardzo nie wpływa, ale wpływa rzeczywiście na to, co wpływa na ludzi, którzy jakoś patrzą na to wszystko. Gdzieś tam on się usuwa w cień, więc skupiają się trochę na czym innym. A tak naprawdę to jest jeden człowiek. Jeden człowiek decyduje o tym, jeden człowiek zdecydował o tym, jaki był ten tak zwany wyrok dotyczący wczorajszy, przedwczoraj. Tak zwany wyrok? Mówisz o wyroku Trybunału Konstytucyjnego? No to nie, to jest od jakiego Trybunału? No jak? No ale nie wiem, jakiego Trybunału? Jest szefowa? Że no nie ma szefowej, właśnie nie ma szefowej, w związku z tym ten skład, który został przez nią wyznaczony, nie istnieje. No tak mówi też profesor Rzepliński, ale jednak zobacz, to jest ogłoszone, Kancelaria Prezydenta przyjmuje to z namaszczeniem i tylko to jest na stole. No Kancelaria Prezydenta też uznaje, że jest w stanie orzec, czy ktoś jest na urlopie, czy nie, więc naprawdę, no szanujmy się. Nie, ale z drugiej oni mogą strony mówić wszystko, tak, to jest w tym momencie. To finał naszej rozmowy z profesorem Rzeplińskim dotyczył pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Zastanawiam się, na ile jej zachowanie, bardzo nieskoordynowane i niespójne, mówiąc czule, nie służy twojej sprawie. Myślę, że to jest tak, że jesteśmy wszyscy dorośli i jakbyśmy zakładali, że każdy, z kim mamy do czynienia w tej walce, którą, no nie robimy tego zawodowo, prawda? Nikt nie umawiał się na to, że będzie walczył z obłąkanym rządem. Gdybyśmy wymagali wszyscy od siebie, że każdy ma być idealny, idealnie się sprawdzać, być idealnie odważny, no to już dawno byśmy polegli. Uważam, że trzeba też, że człowiek może zrobić tyle, ile może zrobić. I ja ciągle o tym mówię, że człowiek może zrobić tyle, ile może zrobić, nie więcej, że musimy sobie odpuszczać. I to też oznacza odpuszczanie takim osobom jak pierwsza prezes Sądu Najwyższego. No niestety. Z drugiej strony, wolałabym, żeby było inaczej. Wolałabym, żeby ona się do tego biurka przykuła. No właśnie. Oczywiście, że tak, ale to ja jestem ja, Marta Lempert, gdybym ja była pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Nie, no jeszcze sędzia Tuleja mówi w imieniu sędziów, tak, tego oczekiwaliśmy. Tak. Bo wiesz co, myślę sobie, że jednak to jest tak symboliczna postać jak Rzepliński i że jeżeli ona coś zrobi takiego spektakularnego, to tylko i wyłącznie, to właśnie może być też ta iskra, która powie, kurczę, jak ona, no to tak, my też. Ale też wróciła teraz wróciła do pracy. Tylko ufasz temu, uważam, wiesz, że jeżeli ona ważne tak zmienia swoje zdanie, to czy jesteś w stanie zaufać, skoro tak naprawdę walczysz w jej imieniu trochę. No. Ja walczę w imieniu, ja walczę o Sąd Najwyższy, walczę o sądy, walczę o tak naprawdę te 5 postulatów, które mamy, czyli o to, żeby się, żeby wróciły do normy przepisy dotyczące i Trybunału Konstytucyjnego, i Krajowej Rady Sądownictwa, i Sądu Najwyższego, i sądów powszechnych, żeby też skończyła się nagonka na sędziów, czyli to jest to, co jest w tych postulatach naszych, jeżeli chodzi o wykonanie zaleceń Komisji Europejskiej, w postulatach Obywateli RP i wszystkich tych ruchów, które się zjednoczyły wokół tej idei, którą dzisiaj będziemy prezentować. Zresztą ma być uchwała wreszcie, projekt uchwały sejmowej opracowany wspólnie przez tę opozycję uliczną, przez przede wszystkim obywateli i opozycję parlamentarną. To już jest to coś. To są te rzeczy, które wynikają właśnie z tego, że jesteśmy w stanie raz na tydzień wyjść przez 100 osób. To jest ten płomyk, z tego wynikają takie rzeczy. Więc to nie jest tak, że ja walczę w imieniu jednej osoby. Pewnie, że byłoby lepiej, gdyby pani prezes Gersdorf czuła to, co ja myślała, to, co ja, była w stanie zrobić to, co ja. Ale żyjemy, jesteśmy, tak jak mówię, jesteśmy dorośli i każdy, i musimy pracować nad tym, co jest. Zobacz, ilu masz już chętnych dziennikarzy, żeby opowiedzieli twoją historię, ilu chętnych policjantów, żeby się z twoimi ludźmi spotkali. No chyba tak. Zobaczymy, co się będzie działo. Wiemy, że minister Brudziński jakoś bardzo dowcipnie podsumowywał to, że chcemy wejść na teren, który jest dostępny dla wszystkich, a który jest ogrodzany nielegalnymi barierkami. Wychodzimy? Na protest? No dobra. No jeszcze nie, o 9 się zaczyna, ale zobaczymy. Wrócimy, Sebastian, do ciebie jeszcze, dobra. Dzieje. O,
Dziękuję bardzo. 300 osób, mówisz, to jest maks, który się może zdarzyć? Nie, myślę, że może się więcej zdarzyć, bo też sytuacja będzie dynamiczna, czyli mamy tutaj mobilizację o tej 9, mamy też mobilizację o 17, dlatego, że w ciągu, to się będzie działo w ciągu dnia. Wiemy, że już w reakcji, to też jest to jedno z takich naszych małych zwycięstw, w reakcji na to nasze... A co panu przeszkadza policjantowi? Bo jak stoją tutaj rolnicy albo inni na ziole, no to, to nie ma problemu. Nie, ale na ziole to... No, na no zioli szanujmy, no przestań, to ty protestujesz, wiesz, ale nie na dole. I zapomniałam, co mówiłam. Nie, mówimy o liczbie ludzi, która się pojawia i znika. To jest taka, dla mnie to jest taka typowa mobilizacja, która będzie zależała od tego, co się będzie działo. Naszym jednym z naszych zwycięstw jest to, że PiS już tchórzliwie przeniósł tę swoją koszmarną ustawę. Przecież oni teraz no, gdzieś tam pod osłoną nocy, pod osłoną poranka jutrzejszego będą zmieniać ustawę o Sądzie Najwyższym tak, żeby móc wybrać nową prezes, tak? Żeby w ogóle móc wszystko to, co, do czego zastrzeżenia ma Komisja Europejska, która przecież już skierowała do nas zapytanie, zanim skieruje wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To już zostało przeniesione z dzisiaj na jutro i to jest wynik naszych działań też. I z jednej strony można mówić, no tak, oni mogą sobie wszystko robić, a z drugiej strony muszą robić to, co my powiemy. Muszą robić, można muszą się takie dostosowywać poczucie, że stojąc do nas tu i widząc ich tam za tymi barierkami, które tu są już od chyba roku. Myślę, że się strasznie boją. Naprawdę? Myślę, że się ale strasznie boją. Ale czujesz to, że masz na to wpływ, jak oni się zachowują? Tak, no to ewidentnie tak jest. No dlaczego nie zrobią tego dzisiaj? Mogliby dzisiaj to procedować. Skoro są tacy wszechmocni i tacy wszechwładni, proszę bardzo, niech procedują tę ustawę teraz. Uważam, że bardzo ważne jest to, co dzisiaj mamy zaplanowane, czyli próbę odzyskania terenu Sejmu. Próbę wejścia do Sejmu. Bardzo się cieszę, że to się dzieje razem z posłami. Będziecie chcieli wejść tam? Będziemy chcieli wejść, bo możemy tam wejść. To jest legalne. Możemy podejść kawałek? No ale wiesz, jeżeli legalne. Masz tu barierki policyjne wszędzie od jakiegoś ładnego czasu, no to cóż masz? No to jest bezprawne. Natomiast jeżeli staną tam posłowie opozycji, my możemy tam wejść i zobaczymy, czy policja wyciągnie, wyniesie, zaatakuje posłów opozycji. Chciałabym zobaczyć, chciałabym się no to usłyszysz, że prowokujesz, że zamiast stać spokojnie i by walczyć w słusznej sprawie, no, to robisz za dymę. Ale ja nie prowokuję, ja próbuję wejść tam, gdzie mam prawo wejść. Posłowie opozycji stoją tam, gdzie ale masz przepustkę? Stać. Nawet ja bym nie mógł wejść. No, dziennikarze nie mogą. No. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast to jest też kwestia tego, że bardzo nas wszystkich uwiera, przede wszystkim obywateli, którzy od początku przecież walczą tak naprawdę o prawo do zgromadzeń i o realizowanie tego prawa, które jest. Oni nie walczą o nic, czego nie było. To jest właśnie to, że te barierki są bezprawne. To jest to, że nie wolno wejść na teren Sejmu, Nie można wchodzić do budynków sejmowych. I to wszyscy wiemy. I to jest oczywiste, kwestie bezpieczeństwa. Natomiast teren Sejmu jest absolutnie dostępny dla obywateli. Ale wiesz, on wygląda tak od tego słynnego puczu. I on wygląda tak. Te bariery tu stoją, a ci policjanci biedni za nimi stoją tutaj już ponownie. Ja myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby zobaczyła to Komisja Europejska i ci wszyscy ludzie, którzy będą analizowali to, co się teraz będzie działo, to, co się będzie działo w Sejmie i wokół niego, będzie też analizowane, jeżeli chodzi o postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Bardzo mnie to cieszy. Powiedz, czy to tak działa, że jeżeli ludzie, których chciałabyś zobaczyć na manifestacji, nie ma ich, ale widzą tłumy w kamerze, to jest ich następnym razem więcej? Wydaje mi się, że tak. Że to, zawsze sukces pomaga. Pomaga albo duży sukces, albo jakieś takie konkretne nieszczęście, tak? Że coś się naprawdę niedobrego zadzieje. No wiadomo, że wolimy na tym sukcesie bazować. No, tak jak mówię, ta mobilizacja dzisiaj zależy od tego, co się będzie działo. Czy uda nam się wejść, czy nie uda nam się wejść, co w międzyczasie się zadzieje. Musimy też pamiętać o tym, że ta wrzutka, to co ma być jutro procedowane, czyli zmiana kolejna ustawy o Sądzie Najwyższym, może się zdarzyć dzisiaj. Dlatego też musimy tu być cały czas, dlatego na 17 też zwołujemy. Ale wiesz, że ona się zdarzy. Jak będą chcieli, to się zdarzy. Jak będą chcieli, to się zdarzy. Jak będą chcieli, to się zdarzy i co powiedzą przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, że co? Myślisz, że się przejmują? Myślę, że się trochę przejmują. Myślę, że się trochę przejmują, stąd są te nerwowe ruchy, bo tak naprawdę właśnie ze względu na to, że się, to znowu, to jest sukces strony obywatelskiej, to, że w ogóle udało się spowodować, że Komisja Europejska się tym zainteresowała w końcu i skierowała przynajmniej to zapytanie i ma zamiar skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Myślę, że to jest tak, dokładnie te obrady i to, co teraz będzie się działo, jest spowodowane tym, że oni chcą uprzedzić, wyprzedzić postanowienie ewentualne Trybunału, które będzie na wzór tego, które dotyczyło Puszczy Białowieskiej, czyli tego, które mówiło, że trzeba dopóki nie będzie rozstrzygnięcia, muszą zatrzymać wycinkę. To samo może się zdarzyć tutaj, że będzie postanowienie Trybunału, które mówi zatrzymać wycinkę sędziów Sądu Najwyższego. Oni tą ustawę będą próbowali to uniemożliwić. No ale Trybunał nie jest głupi, Trybunał to zobaczy, zakładam. A kto będzie próbował wejść? No, zobaczymy. Obywatele RP na pewno, Strajk Kobiet na pewno, być może z Komitetu Obrony Demokracji osoby, no i oczywiście posłowie, senatorowie będą z nami. Ale chcesz wejść na mównicę dla dziennikarzy, na teren Sejmu? Ale... Tak jak wtedy niepełnosprawni, żeby tam zająć miejsce jakieś, czy co? Po co? Nie będziemy wchodzić do budynku Sejmu i Paweł o tym mówił, Kasprzak, bo to tak naprawdę cały czas, to się wszystko zaczęło od ale w ten sposób chcecie pokazać zajmowania krakowskiego przedmieścia, cały czas pamiętajmy, że to jest ciągle ta sama walka. Paweł Kasprzak tak naprawdę toczy
walczy ciągle tę samą walkę i też go podziwiam, że jest w stanie i że to jest dla niego taki priorytet. Więc nie, to nie chodzi o okupowanie i to nie chodzi o łamanie prawa. I nie chodzi o łamanie regulaminu Sejmu, chodzi o skorzystanie z tego prawa, które jest i obowiązuje, bo ono obowiązuje. Ale dlatego, że tutaj na ulicy przed Sejmem nie masz takiej mocy, jaką mogłabyś mieć na terenie budynku parlamentu, czy jak? Na pewno tak. Na pewno to jest kwestia tego, że ja już o tym mówiłam wcześniej, że może być tak, że władza w tym momencie pozwoli nam protestować na placyku w Piasecznie. Mhm. No to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Trzeba protestować tam, gdzie jest łamane prawo, a nie tam, gdzie władza jeszcze nam pozwala. No bo wyobraźmy sobie sytuację, że zamkną całą wiejską, że cały teren dookoła już będzie zamknięty i gdzie pójdziemy wtedy protestować. To się dzieje. To się może zdarzyć w każdej chwili, temu się trzeba przeciwstawiać. Właśnie mówiąc, nie, tak nie jest. Przegrywacie sprawy w sądach. Marszałek Kuchciński przegrał już dwie sprawy o zakazywanie, o zakaz wejścia na teren. Z drugiej strony nie boisz się takiego zarzutu, że to jest czysta prowokacja i że przegracie swoją sprawę tym, że właśnie bardziej pójdzie w świat hasło, mogli protestować tak, jak robili to do tej pory, ale przekroczyli granicę. Ja jestem w ogóle mało strachliwa. Uważam, że zmiana formy protestu jest bardzo ważna. Uważam, że pokazywanie nowych rzeczy, ale też pokazywanie pryncypiów, czyli właśnie tego, że my korzystamy z prawa, które jest w Polsce i obowiązuje, jest bardzo ważne. Także uważam, że ta dzisiejsza próba skorzystania z prawa, które pozwala nam wejść na teren Sejmu, jest ważne też, żeby poszedł przekaz w Polskę i żeby poszedł przekaz do Europy, że się nie poddajemy. No, czasy demonstracji ze sceną, z balonikami skończyły się, myślę, że z półtora roku temu. Więc też czujesz po prostu, że do tej pory za mało się działo i dlatego chcesz iść dalej? Myślę, że bardzo ważne są dwie formy, czyli bardzo ważne są takie masowe akcje, gdzie idziemy, zresztą marsz w czarny piątek, marsz, który szedł stąd na Nowogrodzką, był nielegalny. My nie zdążyliśmy go zgłosić. Czyli szliśmy nielegalnie, 90 tysięcy ludzi przeszło na Nowogrodzką. To są te nowe rzeczy. Bardzo ważne są takie rzeczy masowe, ale bardzo ważne są takie indywidualne akcje mniejsze, które skupiają uwagę mediów, które pokazują bardzo jawnie, jak władza, no, zmuszają władzę do łamania prawa tak naprawdę, tak? No bo zakładam, że może się zdarzyć taka sytuacja, że mimo immunitetów posłowie i senatorowie zostaną jakoś tam przez policję czy przez Straż Marszałkowską sponiewierani. Oni są też gotowi na to, oni mają immunitety i będą dochodzić potem swoich praw, jeżeli się to zdarzy, jeżeli ich prawa zostaną naruszone. Wczoraj rozmawiałem z Grzegorzem Schetyną, właśnie gdzieś szukałem tej granicy między waszą obywatelskością na ulicy, a tym, że no, partie polityczne wokół was są, ale też jednocześnie wy potrzebujecie ich pomocy, prawda? Myślę, że bardziej oni nasze jednak, tak. Mimo wszystko przede wszystkim idą wybory. I oczywiście, że partie mogą nie zdawać sobie do końca sprawy z tego, że to my decydujemy i że to ludzie głosują i że to my mamy tak naprawdę większy wpływ na tę grupę, która nie chodzi do wyborów. W wyborach samorządowych frekwencja wynosi 37%. Żadna partia polityczna nie jest w stanie jej podnieść nawet o 5 punktów procentowych. My jesteśmy w stanie to zrobić. A to ci ludzie zdecydują o wyniku wyborów. Nie ci przekonani i nie ci zwolennicy poszczególnych partii, tylko ci, którzy pójdą na wybory, a wcześniej na nich nie byli, zwłaszcza na tych samorządowych. Więc to jest, no potrzebujemy się na pewno nawzajem, natomiast przed politykami i polityczkami jest na pewno długa droga do dostrzeżenia tego, że to od nas większość rzeczy teraz zależy jednak mimo wszystko. Że oni owszem mają dostęp do mediów, mogą opowiadać swoje historie, ale to my możemy powiedzieć ludziom, dobrze, protestowaliście, organizowaliśmy się, a teraz słuchajcie, są wybory. Wszyscy ludzie, którzy się angażowali w protesty, muszą teraz się angażować w to, żeby namawiać innych do pójścia na wybory, do startowania, do głosowania, do angażowania się w kampanię prefrekwencyjną. To jest ta druga noga, my ją możemy zbudować. Nie zbudują jej partie, bo do tej pory nie dawały rady. Dlaczego miałbym się udać teraz? Budować takimi akcjami jak dzisiejsza, na przykład. Zdecydowanie tak. Bo to też jest to, że my cały czas istniejemy, ale też to jest odpowiedź na pytanie, no protesty i co dalej? No protesty i wybory, no protesty i wybory. Pilnujemy wyborów. Na razie to są protesty i protesty. Nie? No ale już szykujemy się na wybory samorządowe bardzo mocno. Strajk kobiet szczególnie. My w ogóle nie uciekamy od wchodzenia w politykę. Nie ma u nas jakiejś takiej zasady, że nie wolno, że my mamy być watchdogiem i my się mamy nie brudzić. Jeśli chcecie, to wchodzicie, tak? Pozwalacie kobietom wejść. Jeżeli jest dobra, to nie jest tak, że polityka jest zła z definicji. Więc dziewczyny ze strajku kobiet będą startowały w wyborach jak najbardziej. Zobacz, jaki obrazek pełen nadziei. Cześć, zwarci gotowi. Zwarte gotowe. Tak. Właśnie, to rozróżnianie płci tutaj ma ogromne znaczenie. To jest ważne, no to jest ważne, jak Kasprzak mówi, obywatelki i obywatele. Pluł sobie w brodę, że tak się nazywają. Więc naprawia to przy każdym żywej okazji, uważam, że to jest świetne. Że to też jest to, że się siebie uczymy nawzajem. To jest super, że te nasze rzeczy, powiedzmy kobiece, czy takie bardziej równościowe dzieją się same, bo trudno nas zignorować, skoro nas jest tak dużo i trudno zignorować kogoś, z kim się na co dzień pracuje, z którym się bardzo dużo przeżyło.
Dużo masz takiego wsparcia? Mnóstwo mam takiego wsparcia. To jest coś fantastycznego. Zawsze się denerwuję, że nie mam czasu z każdym pogadać. Świetne było to, co zrobiła Aśka Wielgus, posłanka Scheuring-Wielgus, teraz podczas tego zgromadzenia obywatelskiego, czyli te 10 stolików, gdzie można było sobie przyjść i pogadać. Między innymi ja tam siedziałam i to było tak, że rzeczywiście musiałam skupić swoją uwagę przez te 3 minuty na jednej osobie, bo to jest bardzo niebezpieczne być taką osobą, którą wiele osób rozpoznaje, że trochę się staje nieuważna, trochę nie poświęcam uwagi, trochę nie słucham. To mnie wróci... No, ale po prostu tak, to staje się niedostępna i myślę, że powinniśmy to robić jak najczęściej, w jak największej liczbie miejsc. Takie stoliki obywatelskie to jest konieczność i już myślimy o tym, żeby to zrobić w bardzo wielu miejscach w Polsce, żebyśmy mogli sobie jeden na jeden porozmawiać, bo to też jest kwestia tego, że jest chaos i szum. Tak, to jest świetna rzecz. Uważam, że powinniśmy to robić, już dawno powinniśmy byli zacząć to robić. Kasprzak powinien tak siedzieć, ja powinnam tak siedzieć, mnóstwo osób powinno tak siedzieć, odpowiadać na pytania i opowiadać o tym, co jest dla nas ważne. Tak jeden na jeden właśnie poświęcać ten czas. Marta, dziękuję bardzo za spotkanie i rozmowę. Marta Lempart, Ogólnopolski Strajk Kobiet. Biegnę na kolejną rozmowę. Tobie bardzo dziękuję. Na program zaprosił sponsor, producent termoizolacji Termano.